dobry i zaskoczenie. Marcin Bąk, ale Łukasz Jankowski, Państwa witam dzisiaj w pokerze. Zapraszam do stołu. Spokojnie, Marcin Bąk wróci już za tydzień, a my dzisiaj zajmiemy się sytuacją na wschodniej granicy Rzeczpospolitej i tej niebezpiecznej granicy z Białorusią i tej, zdaje się, bezpieczniejszej, bardziej przyjaznej z Ukrainą. Na naszych łączach telefonicznych profesor Romuald Szeremetiew, profesor nauk o wojskowości, no ale także były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. To może najpierw od czegoś miłego naszą rozmowę zaczniemy. 30 lat niepodległości Ukrainy. Pan profesor pamięta, kiedy rodziła się niepodległa Ukraina. Mija 30 lat. I pan jest zaskoczony czy zasmucony tym, jak się rozwinął państwowy byt Ukrainy? Znaczy, jestem zadowolony, że Ukraina jako odrębne, niezależne państwo ciągle istnieje. A to ciągle nie jest takie pewne, niestety. Dlatego, że no, Moskale jak zawsze nie wyobrażają sobie swojej imperialnej potęgi, jeżeli nie mają w pazurach Ukrainy. Nawet ją kiedyś nazywali Małą Rosją, wtedy, kiedy jeszcze to były czasy białe caratu, prawda, a nie czerwone, bo u czerwonych to była owszem Ukraina, ale jako Republika Sowiecka z Krymem, to jeszcze. Więc no to oczywiście jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Oczywiście, że dostrzegam już tego rodzaju wady, które ciągle w naszych relacjach występują. Jedną z tych wad to jest to, że niestety pewna część ukraińskich elit usiłuje jakby budować świadomość narodu ukraińskiego, odwołując się do OUN i UPA, więc to z naszego punktu widzenia jest bardzo kiepska tradycja. Wolelibyśmy, żeby to jednak był Petlura i pamięć o żołnierzach, którzy razem z Wojskiem Polskim w 20 roku bronili Europy przed najazdem bolszewickim, ale no, że nie wspomnę o takiej sprawie bardzo bolesnej dla nas i ciągle przykrej nierozwiązanej, mianowicie właściwe potraktowanie, uczczenie ofiar rzezi Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich, które przecież nie tylko na Wołyniu zostały wykonane pod okupacją niemiecką i za zgodą, jak przyzwoleniem Niemców, ale rękami właśnie tychże ukraińskich nacjonalistów. Więc no to rozumiem, że też jest kwestia nie tylko bolesna, ale ciągle nierozwiązana. Ale z drugiej strony, jak się patrzy na rejon postsowiecki, no, z wyłączeniem państw bałtyckich, bo one były specyficzne, tak, miały okres niepodległości w okresie międzywojennym, no to Ukraina i to w ogniu wojny wykazała, że jest państwem, tak, które może przetrwać, że baż, jest państwem, tak, który ma, tak, naród, tak, społeczeństwo, które jest, tak, gotowe za, tak, Ukrainę umierać. Tak. Tak, czapki z głów w tym miejscu. Cieszę się ogromnie, dlatego że Rosja liczyła bardzo na to, że uda się doprowadzić do wewnętrznego rozkładu Ukrainy i uda się ją sobie podporządkować. I wydawało się jej chyba wtedy, kiedy doszło do tego ciężkiego kryzysu, Majdan w stolicy Ukrainy, potem ucieczka prezydenta Janukowicza, no że już są w ogródku, już witają się z ukraińską gąską. A to się okazało, że Ukraina jednak się pozbierała i potrafiła wystawić na tyle silny opór, że inwazja na Ukrainę okazała się dla Rosji niepodobieństwem. Tu jeszcze raz tylko przypomnę i podkreślę to, co cały czas mówię w kontekście ewentualnych konfliktów Polska-Rosja. Rosja wkracza, uderza wtedy, kiedy jest pewna, że oporu większego nie będzie, że przeciwnik stracił wolę oporu, wolę walki i będzie łatwy do pokonania, gdyby nawet jakiś opór stawiał, bo będzie to coś szczątkowego i nieliczącego się. Tak się działo wtedy, kiedy Rosja usiłowała i podporządkowała nas sobie w rozbiorach. No i teraz przejawiamy to, jeżeli chodzi o Ukrainę. Rosja na państwo, które wykazuje wolę oporu i potrafi się bronić, nie uderzy. W tej chwili Kijów na tyle się konsoliduje, że stara się przypomnieć, że nie tylko okręgi wschodnie, Donieck, Ługańsk, to jest integralna część Ukrainy i powinny te tereny do Ukrainy wrócić, ale także przypomina się o Krymie przy okazji obchodów 30-lecia niepodległości Ukrainy. Nowy format rozmów międzynarodowych, platforma krymska, 40
kilka, 46 państw w tą platformę zaangażowanych jeszcze bez Rosji, ale Rosja zaproszona, co było dość nieoczekiwanym ruchem ze strony prezydenta Zełenskiego. Istotną częścią składową tej platformy jest Rzeczpospolita. Prezydent jako drugi na początku tej platformy przemawiał w dość istotnym, honorowym miejscu zaraz za przedstawicielem Ukrainy. No i jednoznaczne stanowisko, Krym jest częścią Ukrainy. Na ile jest tak, że tego typu działania dyplomatyczne, panie profesorze, mogą spowodować, że ta presja kiedyś zmusi Rosję do oddania Krymu Ukrainie? Nie wiem, kiedy ta presja zmusi do czegokolwiek Rosję, ale dobrze jest i warto jest przypominać, że Rosja naruszyła w istotnym formie integralność terytorialną państwa, którego to integralność przedtem gwarantowała. A skoro gwarantowała, zostajmy jeszcze tymi Wielką Brytanię, bo to trzy państwa gwarantowały w znanym porozumieniu wiedeńskim nienaruszalność granic Ukrainy, jeżeli Ukraina odda broń nuklearną, która jej została w spadku na jej terytorium po czasach Związku Sowieckiego. Ukraina, jak wiadomo, taką broń oddała i to ta broń pojechała do Rosji. A następnie Rosja wyekspediowała zielone ludziki i zajęła w Ukrainie Krym, naruszając to porozumienie, które uroczyście podpisała. Jednocześnie myślę, że to posiedzenie tej platformy wytyka zwłaszcza Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, ale generalnie Europie też, że to zapewnienie o integralności terytorialnej Ukrainy ciągle jest niedotrzymywane. To trzeba przypominać, podnosić i nie można na tym przejść do porządku dziennego. Widać, że Kijów trochę się reorientuje w swojej polityce międzynarodowej, trudno takiego wrażenia nie odnieść, że Platforma Krymska jest trochę przeciwwagą dla formatu normandzkiego, tam gdzie nowy koncert Mozart miał pomóc Ukrainie, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, gdzieś tam w tle Stany. Rosja, okazało się, że kiedy wielkie imperia, czy były wielkie imperia, mówiąc dokładniej, siadają do stołu, to kraje średniej wielkości nie mają na co liczyć, to wtedy trzeba szukać innego formatu i ten format Kijów wykuwa w postaci Platformy Krymskiej. To jest jakiś znak, że te średnie kraje zaczynają inaczej patrzeć na politykę zagraniczną, próbują wyrąbać sobie własne miejsce na tej scenie globalnej? To jest, zwłaszcza z punktu widzenia naszego, polskiego, bardzo ważny sygnał. Bo cóż on mówi? On mówi, że Kijów dokonał weryfikacji, powiedziałbym, tych swoich oczekiwań, kiedy myślał, w jaki sposób zagwarantować sobie niezależność od strony rosyjskiej. To, co pan wspomniał, te formaty i tak dalej. W Kijowie, jak wiadomo, były takie dwie opcje. Jedna opcja, że z Niemcami to uda się wszystko uratować, a druga to z Amerykanami. Tam była rywalizacja między tym, czy bardziej ze Stanami, czy bardziej z Niemcami, ale Polska ze swoim potencjałem niewątpliwie mniejszym niż niemiecki, a zwłaszcza amerykański, to schodziła na daleki plan. Wydawało się, że tutaj Polska nie może odgrywać żadnej roli. Tak przynajmniej w Kijowie zdaje się uważano. Bo w formacie normandzkim przecież już Polski nie było. Okazało się, że eskapada kanclerz Merkel do Moskwy i przywiezienie do Kijowa w następstwie niczego, prawda? A następnie wyjazd pani kanclerz, bo pani kanclerz nie zaczekała na tę konferencję tej platformy krymskiej, tylko po prostu wysłała jakiegoś niższej rangi urzędnika na to spotkanie. Zachowanie oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, który decyzją umożliwiającą zakończenie Nord Stream 2, powiedziałbym, nadepnął na gardło Ukrainie. To Ukraina to bardzo może to bardzo odczuć mocno. I jeżeli chce się uratować, to okazuje się, że zostaje Polska. Więc można powiedzieć, że to takie trochę dla nas przez łzy radość, ale niemniej jednak radość, dlatego że
Polska staje się tutaj z punktu widzenia również interesów Ukrainy kluczowym państwem, a dla nas najważniejszą kwestią jest budowanie nie tyle Trójmorza nawet, ale w szerszej formule Międzymorza, w której znalazłyby się takie kraje jak Ukraina. No i mam nadzieję też Białoruś w przyszłości. Może wtedy ten mur, który tam budujemy, już nie będzie potrzebny. Właśnie do Białorusi przejdźmy. Drugie państwo sąsiadujące, które boryka się ze swoją postsowiecką przeszłością i to w sposób znacznie głębszy niż Ukraina, bo co prawda jest społeczeństwo, ono się rodzi, nawet zyskuje tak. na naszych oczach świadomość narodową, ale ciągle tak. za słabo, aby obalić dyktatora, który postanowił się zemścić na Polsce, na Litwie, na Łotwie, na Unii Europejskiej, być może jako całości wysyłając migrantów. Dzisiejsza prasa poranna się przeglądało, to dominujący ton tej prasy jest taki, że to polski rząd jest winny kryzysu. Oczywiście jest gdzieś w tle Łukaszenka, jest gdzieś w tle transport migrantów i używanie migrantów jako broni, ale to Warszawa jest bardziej winna. Tak mówi i Rzeczpospolita, i Dziennik Gazeta Prawna w zasadzie, no i Wyborcy oczywiście. Aha, o tej prasie pan mówi, to ja się zacząłem zastanawiać z części, czy to rzeczywiście można nazywać polską prasą. Na pewno jest to prasa wydawana w Polsce, ale czy ona jest polska w tym sensie, że reprezentuje polski interes państwowy, narodowy i broni polskich interesów, to nie tylko, że nie mam wątpliwości, ale widzę, że brak tam występuje takiej świadomości, że oni jako prasa polska mają obowiązek bronić polskich interesów, tak jak ten obowiązek wykonuje Straż Graniczna i Wojsko Polskie, pilnując, strzegąc nasze granice z Białorusią. Oni tego nie robią, więc nazywanie tego prasą polską może być mylące, ale rozumiem, o co pan redaktor pyta. Tu chodzi po prostu o to, że to nie jest nawet kwestia takiej czy innej zemsty tego nieszczęśnika Łukaszenki, który zaplątał się w taką sytuację, w której chyba już się nie wyplącze, bo przecież na tych, będąc pod nóżkiem Putina, ma nie skończy. Więc to nawet nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o to, że ja to określiłem już kilka razy, że to jest realizacja pewnego strategicznego zamiaru Moskwy, która stara się do Nord Stream 2, który ma tłoczyć gaz, dołączyć taki Nord Stream 3, który będzie tłoczyć na terenie Rzeczypospolitej nachodźców z Bliskiego Wschodu, nazywanych uchodźcami z Afganistanu. Chodzi po prostu o to, aby przez rozszczelnioną granicę polską wprowadzić możliwie jak najwięcej obcego elementu, który spowoduje zamieszanie, pogłębi ten konflikt polityczny, który w Polsce niestety mamy. Ja się z państwem żegnam. Życzę miłego, spokojnego wieczoru i owocnego oglądania telewizji Republika. Do zobaczenia.